Dzień dobry, dobry wieczór. Witam wszystkie trzy osoby, które już są z nami. No, początki zawsze są takie początkowe, tak bym powiedział. W związku z czym bardzo się cieszę, że jesteśmy w tym gronie, w jakim jesteśmy. I chciałem może najpierw powiedzieć do Was kilka słów na ten temat, czy na temat tego, co w ogóle, po co to w ogóle robię. Kilka lat temu, a dokładnie było to lat temu już 6, ruszyłem z takim kanałem w zasadzie publicystycznym, z taką intencją, żeby 6 lat temu próbować rozmawiać tam, gdzie wydaje się, że rozmawiać się z pozoru nie da. Minęło 6 lat i no, tamto się zawiesiło, dużo wydarzyło się rzeczy w międzyczasie, tak zwanym rodzinnych jakichś historii. Wracam do tego po 6 latach, kiedy rozmawiać jest jeszcze trudniej i kiedy wydaje się, że wszyscy jesteśmy coraz bardziej zagubieni w tym świecie, w tym natłoku niesprawdzalnych do końca informacji. Więc pomyślałem sobie, że jednak spróbuję, że może jednak da się rozmawiać w inny sposób i o trochę innych rzeczach niż to, co słyszymy wszędzie naokoło w mediach. Nie wiem, może to jest bardzo ambitny plan, ale chciałbym spróbować. Mianowicie jeszcze będzie normalnie, ale gdzie i kiedy? Często słyszę to pytanie. No cóż, wszyscy mamy jakiś światopogląd. Mamy różne sposoby, na jakie organizujemy sobie ten świat po to, żeby się w nim jakoś skutecznie i umiejętnie poruszać. Ale naprawdę jestem głęboko przekonany o tym, że bez względu na to, czy głosujecie na tę, czy na inną partię, czy w ogóle nie głosujecie, czy jecie mięso, czy jecie owady, czy nie wiem, lubicie samochody spalinowe, czy rowery, to są wszystko tematy, w których się możemy różnić, w których możemy się pozabijać, ale kiedy spróbujemy zapamiętać, że w istocie więcej nas łączy niż różni i że celowo się nami manipuluje w taki sposób, żebyśmy się zapamiętali w tym różnieniu się, w tym zwalczaniu się, zamiast próbować budować jakąś wspólną rzeczywistość na tym, co nam wspólne. Tak, różnimy się. Mamy prawo do rozumienia świata na różne sposoby. Mamy prawo żyć w zgodzie ze swoją wizją rzeczywistości. I były i są takie miejsca na świecie, gdzie ludzie różnych religii, ludzie różnego pochodzenia, różnych języków żyli bądź żyją obok siebie w przyjaźni. Bo to jest możliwe i jest możliwe tak długo, jak długo jacyś spryciarze nie dojdą do wniosku, że wszyscy inni powinni podzielać ich światopogląd jako jedynie słuszny i prawdziwy. I wtedy zaczyna się problem, i wtedy zaczyna się przemoc, wtedy zaczynają się autorytaryzmy, wtedy zaczynają się dyktatury, wtedy elity służą tronom, a władcy hołubią swoje elity, wtedy brutalne podboje usprawiedliwiane są szerzeniem jedynie słusznej idei lub wiary. Tak było od wieków i tak niestety jest i dzisiaj. Jedyne, co się zmieniło, to powstanie tego gigantycznego, globalnego, błyskawicznego obiegu informacji. Ale czy to znaczy, że jesteśmy lepiej poinformowani? I tak i nie, bo jeśli potrafimy, jeśli chcemy docierać do faktów, do źródeł informacji, to musimy zachować przytomność umysłu. Musimy unikać tych króliczych dziur, gdzie funkcjonują jakieś fantasmagoryczne światy, które wewnętrznie są pozornie spójne. Wewnątrz się wszystko zgadza. Spójne pod warunkiem, że się z nich nie wychodzi, że się pozostaje w króliczej dziurze. Więc ta umiejętność krzyżowego weryfikowania różnych zalewających nas informacji wydaje się dzisiaj umiejętnością pierwszej potrzeby. Tym bardziej, że emocje szybują szalenie wysoko, wzbijane coraz silniej wiejącym wiatrem historii, a najbliższa przyszłość to równanie z bardzo wieloma niewiadomymi i z bardzo wieloma zmiennymi. Nie wiadomo, jak i kiedy skończy się wojna za miedzą. Czy faktycznie się skończy, kiedy się skończy? Czy Unia Europejska przetrwa tę zawieruchę, jeżeli tak, to w jakiej postaci, w jakiej kondycji? Czy może Trump wygra pomimo wszystko i wycofa się z pomocy Ukrainie? Co kombinują Chiny? Kto wygra polskie wybory? To będzie po wyborach. Ale nie chcę, żeby to był kanał polityczny albo głównie polityczny, chociaż politycznych tematów oczywiście będzie trudno uniknąć w tak gorących miesiącach, ale przecież na życie składa się więcej różnych i, wierzcie mi, ciekawszych tematów. Pracujemy, jemy, spotykamy się, śpimy, kochamy, kłócimy, mamy problemy z dziećmi, chorujemy, zdrowiejemy, rodzimy dzieci, żegnamy naszych drogich zmarłych, szukamy mieszkania, zakładamy firmę, zamykamy firmę, słuchamy muzyki, czytamy książki, robimy różne fantastyczne rzeczy, albo świat wali nam się na głowę i nie chce wrócić na swoje miejsce. To jest nasze życie. I jest fizyka kwantowa, jest nieprawdopodobnie ciekawa i coraz ciekawsza, bo odkrywamy nowe rzeczy, historia świata, historia Polski. Są problemy rowerzystów miejskich, są nadzieje związane z psychedelikami, są problemy z transportem publicznym, jest idea deglobalizacji produkcji, jest katastrofa ekologiczna, są problemy masowe ze zdrowiem psychicznym, jest kwestia samopoznania, jest kwestia big farmy, jest kwestia wspomnień, jest kwestia wizji przyszłości. I o tym wszystkim chciałbym tutaj mówić i rozmawiać. Będę także zapraszał ekspertki i ekspertów z różnych dziedzin. Ja oczywiście tak samo jak każdy z was ma swoje widzenie świata, swój sposób organizacji rzeczywistości, ale w najmniejszym stopniu nie zależy mi, żeby was przekonywać do mojej wizji, do moich przekonań. Chciałbym wrócić do tych zamierzchłych czasów, kiedy mogliśmy się spotkać i rozmawiać w taki sposób. O, to ciekawe, bo zobacz, nigdy nie spojrzałem na to w ten sposób. A dlaczego tak myślisz? O, to interesujące. I wymieniwszy się poglądami, opiniami, wiedzą na jakiś temat, nawet jeżeli są to opinie, czy też wiedza ze sobą wzajemnie sprzeczna, to możemy później razem iść na piwo, na kawę, na spacer, gdziekolwiek i nie być wrogami. Chciałbym do czegoś takiego wrócić. I to właściwie wszystko, czym się chciałem z wami podzielić dzisiaj podczas tego pierwszego spotkania. Natomiast ponieważ obiecałem pytania i odpowiedzi, 11 mamy osób oglądających, obserwujących nas w tej chwili, więc bardzo proszę o pytania najlepiej na live czacie, na YouTubie. Będzie nam to najłatwiej. O, pojawia się pierwsze pytanie. Tomek, kiedyś powiedziałeś, że Brygada Kryzys to ty i Brylu, a teraz chcesz grać numery grane z Brylem, z Wieniem. Pojebało cię, załóż nowy zespół. To za brak artyzmu, dopadł i pierdolisz o polityce. to ty politykiem jesteś, książkę piszesz. No tak, tak. Bardzo dziękuję za to wnikliwe pytanie. Gram swoje piosenki, których jestem autorem bądź współautorem, tak jak robią to wszyscy artyści na całym świecie. Nie gram pod szyldem Brygada Kryzys, tylko pod swoim imieniem i nazwiskiem. Wydaje mi się, że to jest uczciwe. Jak się chce szukać dziury w całym, to jest taka dziura, którą najłatwiej jest znaleźć u siebie, w całym. Nie widzę tutaj żadnego problemu. A dlaczego gadam o polityce? A dlaczego mam nie gadać o polityce? Bo co? Bo artysta jest wykluczony z zainteresowania światem, artysta jest wykluczony z możliwości próbowania wpływania na ten świat. To gdzie byśmy dzisiaj byli, gdyby nie było artystów, którzy budzą nas do myślenia, którzy pokazują nam czasami rzeczy, których sami nie widzimy. Nie uzurpuję sobie tutaj jakiejś gigantycznej roli, ale mówię o roli artysty w życiu społecznym, w życiu politycznym i w życiu publicznym. Gdzie byłaby Polska, gdyby nie Ignacy Jan Paderewski? Dlaczego artystów uważa się za istoty jakieś pośrednie, jakiegoś innego gatunku, które powinny zajmować się wyłącznie budzeniem rechotu, czy też płytkiego i jakiegoś takiego powierzchownego zadowolenia. Przecież jak świat światem, sztuka, w tym muzyka i tekst, który muzyce towarzyszy, uczestniczył w życiu społecznym i politycznym. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Chyba że ktoś tego nie chce robić, jego prawo. Ale tak, mówię o polityce, ponieważ wszyscy naokoło mówią o polityce, ponieważ polityka jest w tej chwili wyjątkowo ważna, ponieważ wprost wpływa na nasze życie, choćby przez to, że mamy za naszą wschodnią granicą wojnę. I w zasadzie cóż więcej mogę powiedzieć na ten temat. No, nie będę odpowiadał na pytanie, czy mnie pojebało. Oczywiście, że tak. Tomku, kiedy można spodziewać się opublikowania pełnego materiału z sesji BK z Wawrzyszewa? No tak, rzeczywiście wyciekła informacja, już trochę sam jej pomogłem w tym, że jestem w posiadaniu tych... Tam są rzeczywiście, tak, tam są tych taśmy z Dabrzyska z 1982 roku. Tam są rzeczywiście nagrania, które zostały odnalezione po latach. Nagrania, które były niedokończone albo nie weszły na czarną płytę z tego względu, że było ich za dużo po prostu. I dosłownie tuż po koncercie w Jarocinie, czyli zaraz w drugiej połowie lipca, siadamy do miksowania tych utworów i planujemy wydanie ich na jesieni jako maxi single winylowy. Nie chcę w tej chwili ujawniać dokładnie, jakie tam są numery, bo chcę trochę, żeby to było, no może do ostatniej chwili, tak długo jak się da, niespodzianka, ale co mogę powiedzieć, to to, że się szalenie cieszę z tego, że te utwory zostały odnalezione. Tam jest jeden szczególnie dla mnie cenny utwór, który myślałem, że zaginął, albo został skasowany, albo nawet nie pamiętałem, czy on został naprawdę do końca nagrany i dokończony został. To jest utwór Roberta, w którym Robert śpiewa po rosyjsku. I strasznie się cieszę, bo to jest piękna piosenka i cudownie się stało, że zostanie przywrócona świadomości masowej. Okej, jakieś pytania? Były pytania od Doroty, przepraszam, od Agaty Zakrzewskiej, przepraszam najmocniej. Pytanie brzmi: u schyłku ubiegłego roku wspomniałeś w wywiadzie z Leszkiem Gnoińskim, aha, to jest to, no tu właśnie o tym mówiłem, aha nie, to jest pytanie o remiksy. Z remiksami jest gorzej, dlatego że tu jest do wyjaśnienia kwestia to są do wyjaśnienia kwestie prawne. Więc rzeczywiście jest taki plan, żeby porobić miksy, ale musimy parę rzeczy wyjaśnić. Drugie pytanie Agaty Zakrzewskiej. Mam nadzieję, że nie wyjdę na zbyt ciekawską, jeśli podpytam, jaka jest etymologia twojej uroczej ksywki Franz. Tak, to jest... W zasadzie to nie jest moja ksywka, jeśli mam być szczery. Tak zdaje się w encyklopedii napisane. Tak nazywał mnie Tomek Szczeciński, czyli Rastek, czyli Rastaman, basista pierwszego Tiltu, w czasie, kiedy graliśmy w Tilcie, czyli 40 ponad lat temu. I nazywał mnie tak dlatego, że byłem... Znaczy, jak zaczęliśmy grać w 79 roku na jesieni, to trzeba przyznać, że nasze umiejętności były no, niewielkie. I szalenie mi zależało na tym, żeby przed debiutem jednak dojść do takiej formy koncertowej, żeby nie było wstydu. W związku z tym dręczyłem i Tomka, czyli Rastka, i Lutra, czyli Jacka Lenartowicza, zmuszając ich do wielogodzinnych prób w Rivierze, w piwnicy Riviery, tam gdzie później było Studio Złota Skała. I podejrzewam, że właśnie taka torga była powodem utworzenia tej ksywki, ponieważ Tomek zwykł mawiać Franz to stary Goebbelsie. Tak do mnie mówił i ten Franz się jakoś przyjął. Na jakiś czas i tylko wśród niektórych osób, których jest bardzo niewiele, bo właściwie ksywki tej używają tylko moi najbliżsi przyjaciele z tamtych lat, a nie jest ich wielu, więc nie używam tego. To nie jest mój problem, że na pewno nie używam go na sobie. Jeśli mam być szczery, nie przepadam. No i ostatnie pytanie dotyczy tego, czy obecnie powstają jakieś szkice twoich nowych piosenek. Jeśli tak, to czy są to utwory w większości ukończone i tak dalej, czy pojedyncze skrawki rozsypane po szufladach. No te szuflady są w tej chwili plikami w komputerze i szczerze wam powiem, że największy problem, jaki mam dzisiaj z pisaniem nowych piosenek, to jest pisanie tekstu. Dlatego, że jakoś tak się dziwnie stało, że te wszystkie teksty, znaczy może nie wszystkie, ale bardzo dużo tekstów, które napisałem, nie wiem, 20 czy 30 czy 40 lat temu, że one w zdumiewający sposób pozostają aktualne albo znów są aktualne dziś. Po części stało się tak dlatego, że ja zawsze starałem się trochę odrywać te teksty od bieżących wydarzeń. Więc tak, to ptaszki moje. Więc nie pisałem na ogół o konkretnych wydarzeniach. Jedna z niewielu piosenek, która tak bardziej precyzyjnie dotyka tej codziennej materii, jest piosenka, co się stało w tym kraju nad Wisłą, gdzie śpiewam o Radiu Maryi, o korupcji, o recesji i odnoszę się do konkretnego momentu historycznego. Natomiast na ogół starałem się jakoś nadawać bardziej uniwersalny sens, traktować te rzeczy, które popychały mnie do pisania jakichś tekstów tylko jako inspirację do stworzenia jakiegoś bardziej uniwersalnego obrazu i być może dlatego te teksty są aktualne po części, a po części dlatego, że no cóż, rzeczywistość się tak bardzo nie zmienia. Zmieniają się dekoracje, zmienia się technologia, stroje, estetyka, muzyka i tak dalej. Natomiast podstawowe mechanizmy, zarówno jeśli chodzi o nas, o jednostki ludzkie, jak i o społeczeństwa, wydaje mi się, pozostają niezmienne, znajdują trochę inny wyraz, dlatego że Właśnie dekoracje są trochę inne, ale nie widzę, żebyśmy mądrzeli i skutecznie znajdowali nowe formy dla samoorganizacji itd. No, choćby cała historia z demokracją, która okazuje się tak mało odporna sama na siebie, tak? To znaczy demokracja poprzez swoją otwartość dopuszcza to, że demokratyczne wybory mogą wygrywać siły antydemokratyczne, które tę demokrację w konsekwencji niszczą. I to jest gigantyczna słabość demokracji, w której demokracja taka, jak ją znamy, nie jest w stanie, której nie jest się w stanie przeciwstawić. I widzimy to dzisiaj nie tylko w Polsce, ale też w wielu innych miejscach. Czy zachowały się w Twojej pamięci wspomnienia z pierwszych koncertów spoza Warszawy? Aha, zaraz, jeszcze te piosenki, bo nie odpowiedziałem do końca, przepraszam. Więc tak, więc największy problem mam z pisaniem nowych tekstów, ponieważ te stare są aktualne i łatwiej mi przychodzi pisanie muzyki. Mam bardzo dużo muzycznych pomysłów, już nawet zaawansowanych w komputerze, ale borykam się z tekstami. I też muszę Wam powiedzieć równie szczerze, że no, człowiek się zmienia w miarę upływu czasu i tak jak za młodu, kiedy się zaczyna pisać teksty, kiedy się zaczyna pisać piosenki, przynajmniej ja tak miałem, że ja się czułem właściwie, ja mógłbym pisać bez przerwy wtedy, ja mógłbym nie wypuszczać gitary z ręki i nie wiem, mazaka, tak, famastra z drugiej ręki, bo byłem naładowany jak gejzer, tak, jak wulkan, po prostu bez przerwy wypluwałem z siebie a to dźwięki, a to słowa i tak dalej, było tego mnóstwo, ponieważ to był czas tych takich pierwszych i drugich i trzecich najważniejszych odkryć w życiu, kiedy odkrywamy rzeczy, które są, czy mają być w życiu najważniejsze i takie, one są aż tak ważne, że musimy się nimi koniecznie podzielić z całym światem. To jest taki silny, wewnętrzny imperatyw, tak jak mówię, jak wulkan, jak gejzer, jak coś, co eksploduje i co trzeba z siebie wyrzucić. Dzisiaj, po pół wieku, bo mniej więcej pół wieku temu zaczynałem pisać piosenki, jest zgoła inaczej. Nie mam tego wewnętrznego ciśnienia, które każe mi wypluwać z siebie strumienie tekstu i strumienie dźwięków. Inaczej patrzę na świat. Nie wydaje mi się, że moje przemyślenia, moje nowe przemyślenia i moje nowe odkrycia, które się pojawiają, muszą koniecznie być komunikowane całemu światu, a może nie znalazłem dla nich jeszcze odpowiedniego wyrazu, dlatego że one dotyczą coraz mniej tego świata, który tych wszystkich milionów zdarzeń, które trzeba będzie nieuchronnie i pożegnać. Ten moment oczywiście coraz bardziej się zbliża i oczywiście jestem w pełni świadomy, że mam przed sobą wiele, wiele, wiele mniej dni niż za sobą. I to są te kierunki myśli, czyli bardziej moje myśli krążą w stronę transcendencji, w stronę wielkich zagadek egzystencjalnych niż w stronę polityki chociażby, choć oczywiście w moim nadproduktywnym i pojemnym umyśle jedno drugiego nie wyklucza, ale tak jak mówię, nie wiem, co chciałbym Wam zaśpiewać dzisiaj. Taka jest prawda. Więc śpiewam stare piosenki. To jest trochę też odpowiedź na to pierwsze pytanie. Śpiewam stare piosenki, takie Dlatego, że one są stare, ale one są żywe. Śpiewam te piosenki, które są żywe. Śpiewam je i gram od początku ich istnienia. Są moje. Mam do nich pełne prawa i będę to robił to długo, jak długo będę miał na to ochotę. Ale jednocześnie nie mam nic przeciwko temu, żeby każdy, kto ma ochotę śpiewać i grać, grał i śpiewał, bez względu na to, jaką muzykę wykonuję. Zawsze się z tego cieszę i zawsze jestem za to wdzięczny. Okej, jakieś pytania następne? Paweł, zacząłem odpowiadać, a czy zachowały się w Twojej pamięci wspomnienia z Twoich pierwszych koncertów spoza Warszawy w 79 i 80 roku? Jeśli tak, to jakie i jak reagowała publiczność na Waszą muzykę? Tak, to super pytanie, dlatego że rzeczywiście, żeby dzisiaj, zwłaszcza jak się nie pamięta tamtych lat, żeby sobie wyobrazić, jak to wtedy wyglądało, no to trzeba być chyba bardzo offowym, młodym dzisiaj zespołem punkowym na przykład, bo wiem, że niektóre zespoły też tak funkcjonują, przynajmniej na jakimś tam etapie swojej działalności. Myśmy byli jednym z zespołów grających tę nową muzykę, obok Kryzysu w Warszawie, czy takich zespołów jak Poland, który później się przekształcił w Kult. No i jeszcze paru, to zostawmy to historykom, na razie mówię o Kryzysie, bo myśmy byli jakoś tak najbliżej i się kolegowaliśmy. Więc szybko poszła fama po Polsce i kluby studenckie, które były właściwie jedynymi takimi miejscami, gdzie można było grać koncerty klubowe, kluby studenckie zaczęły nas zapraszać. Obowiązywały urzędowe stawki 100 zł na głowę za koncert, tak zwane stawki amatorskie, bo oczywiście nikt z nas nie miał ani wykształcenia, ani weryfikacji, ani doświadczenia scenicznego, więc dostawaliśmy śmieszną taką, no właściwie jałmużnę za te koncerty i jeździliśmy pociągami pospiesznymi drugą klasą o szkicie, jeździły po całej Polsce wtedy takie o szkicie pociągi, wożyli ludzie na delegację. Braliśmy pod pachy gitarę w miękkim pokrowcu, bas w miękkim pokrowcu, komplet albo dwa komplety pałek. Jechaliśmy i graliśmy na tym, co akurat stało. Zawsze na innym sprzęcie, zawsze w innych warunkach. Była to kompletnie partyzancka działalność, desperacka. Natomiast wszędzie, albo prawie wszędzie, gdzie się pojawialiśmy, byliśmy pierwsi z tą muzyką, w związku z tym też przychodzili fani, którzy chcieli dokładnie takiej muzyki wysłuchać. My mieliśmy zawsze genialną publiczność. Szczególnie z tej zimy 79-80 utkwił mi koncert w Pyrliku, w klubie Pyrlik w Bytomiu. To był macierzysty klub grupy SBB. I akurat tego dnia, którego tam przyjechaliśmy, buchnęła fama, że się zespół SBB rosł. Było to w jakimś sensie symboliczne, bo myśmy z całym pełnym szacunkiem dla grupy SBB, myśmy tam wjechali z kompletnie inną energią, innym przekazem i inną muzyką. Kiedy stanęliśmy na scenie, zobaczyliśmy, że wszyscy grzecznie siedzą na poustawianych krzesełkach, ale po pierwszych dźwiękach pierwszego utworu te wszystkie krzesła poszły gdzieś pod ścianę i zaczęło się dzikie pogo, a po koncercie wpadł do garderoby jakiś młody człowiek z agrawką w dłoni i mówi: słuchaj, musisz mi koniecznie tutaj wbić ją do ucha. Ja mówię: nie, musisz koniecznie wbić mi agrawkę do ucha. No, trochę strach było odmówić, więc wbiłem mu tą agrawkę, zapiąłem, był przeszczęśliwy, ale za 5 minut wpada z bratem, z drugą agrawką i mówi: słuchaj, musisz bratu też przekuć, bo jak obaj przyjdziemy do domu z agrawkami w uszach, to matka jakoś to zniesie, a jak ja przyjdę sam, to mnie matka wywali na zbity pysk. No i w ten sposób wbiłem jednego wieczora 2 agrawki w 2 małżowiny uszne 2 fanów ze Śląska. Także bardzo, bardzo to było wszystko inne. W ogóle wtedy w Polsce prawie nie było koncertów gwiazd zagranicznych. nie było prawie w ogóle też takiego spontanicznie powstałego rocka, spontanicznie powstałych zespołów rockowych. Było ich naprawdę niewiele, więcej było takich, powiedzmy sobie, dziwacznych stylizacji etnicznych, takich jak No To Co na przykład, czy różne inne zespoły. W każdym razie niewiele było prawdziwie rockowych zespołów, takich jak Klan na przykład, Bekałci, więc też jakby nie było specjalnie miejsca dla takich zjawisk jak my. Gdyby nie te kluby studenckie, które ja wychwalam i będę wychwalał poprzez czasy za to, co w tamtych latach zrobiły dla całej kultury niezależnej, no to tej muzyki by nie było po prostu, a dzięki temu, że ona mogła w tych klubach studenckich i gdzieniegdzie w domach kultury też lokalnych kwitnąć i rozwijać się, no to później już w latach 80. mieliśmy tę gigantyczną, właściwie pierwszą taką spontaniczną eksplozję muzyki rockowej w Polsce. Nawiązując do jednej z piosenek Brygady Kryzys, czy znalazł już pan klucz do wszystkich drzwi? Tak, no to jest pytanie, które trochę nawiązuje do tego, co mówiłem o pisaniu tekstów dzisiaj, o trudnościach z pisaniem tekstów dzisiaj, no bo to jest bardzo, bardzo ważne pytanie. Gdzieś wszyscy tego klucza szukamy, dlatego wchodzimy na drogę religii, bo wydaje nam się, czy wierzymy może raczej w to, że ona nam da ten klucz, czy podejmujemy różne inne działania, zostajemy naukowcami, psychologami, filozofami. Szukamy tego klucza do wszystkich drzwi, tak jak Einstein szukał tej teorii pola, uniwersalnej teorii pola, która miała w prosty, elegancki sposób opisywać cały wszechświat. Wydaje mi się wszakże, że tego klucza nie ma i że to jest właśnie ten klucz. Tak to chciałem pozostawić. Czy można umówić się na przekucie uszu? Nie robiłem tego od wielu lat. Ja też mam przekute ucho jedno tutaj, to prawda, nie noszę od dawna kultuków, obawiam się, że mi zarosło, ale pierwszą dziurę w uchu mi przekuł mój wieloletni przyjaciel, malarz, wspaniały muzyk Witek Popiel. Było to pod koniec lat 70. w jego mieszkaniu na Starym Mieście. A drugą już nie pamiętam. Oczywiście z przyjemnością. Kontakt na priv, bardzo proszę. Zobaczymy, co się da zrobić. Mamy jakieś pytania? Wracam się do naszego tutaj wydawco-producento anioła kanałowego. Czy masz wspomnienia o Walku Dzedzeju, który mieszkał na warszawskim skłocie razem z Markiem i Kolą z Manamu? No, Walka pamiętam bardzo dobrze. Walek był hipisem. Cała historia o Walek Dzedzej Punk Band jest tak naprawdę kreacją Macieja Góralskiego, zwanego też Magurą. Ponieważ to był przemiły człowiek, Walek Dzedzej. On był takim bardem ulicznym, miał śliczną dziewczynę, Olę, która pląsała, tak miała taką torebeczkę, do której zbierała monety i tak pląsała wdzięcznie naokoło, a on grał na gitarze i śpiewał takie ballady dylanowskie. i w ogóle nie miał nic wspólnego z punk rockiem, ale wszyscy go znali, właściwie myśmy się wszyscy znali. Warszawa wtedy była, trzeba powiedzieć, dużo mniejsza jakoś, było mniej lokali znacznie, prawie w ogóle ich nie było, więc myśmy się wszyscy spotykali w tych samych miejscach i właściwie wszyscy się znaliśmy. No, trudno było nie znać Walka Dzedzeja. I w pewnym momencie okazuje się, że Walek Dzedzej gra w Hybrydach koncert punk rockowy, co było kompletnie kuriozalne. Ja byłem na tym koncercie i to nie był koncert punk rockowy bynajmniej, bo Walek nadal śpiewał te same swoje ballady z gitarą akustyczną 12-strunową. Ola tam cały czas już bez torebeczki na monety, ale tam pląsała naokoło niego. I do tego Magura grał po prostu na perkusji, zaś tam Krzysztof próbował grać na basie i tyle. No to był, tyle to miało wspólnego z punk rockiem, co nic. Ale legenda powstała, więc tak, pamiętam świetnie i myślę, że jest to bardzo ciekawa historia, bo nie wiadomo, jakby to się mogło potoczyć potencjalnie dalej. Trzeba pamiętać o tym, że wielu muzyków, którzy tworzyli te pierwsze zespoły punk rockowe, na przykład brytyjskie, ale też amerykańskie, to byli też w zasadzie tacy post-hitisi. Joe Strummer urodził się w 1953 roku, dokładnie zresztą tego samego dnia co ja, jest dokładnie 2 lata starszy ode mnie, równiutko. Więc John Lydon, Johnny Rotten jest dokładnie w moim wieku, więc to nie były małolaty, to byli ludzie mniej więcej tak jak ja, którzy jako wcześni nastolatkowie, jako młodzi nastolatkowie właściwie załapali się na tą całą rewolucję hipisowską i załapali się często aktywnie, bo ja też w minionych, we wcześniejszych latach też pisałem raczej ballady dylanowskie niż cokolwiek innego. Punk rock stał się dla mnie takim wyzwoleniem, to znaczy ja po prostu uznałem, że mogę w tych okolicznościach już pozwolić sobie właściwie na bycie sobą, nie jakąś wersją Dylana czy kogokolwiek innego, tylko po prostu bycie sobą, bo właściwie na tym ta punkowa eksplozja polegała, żeby znaleźć się jak najsilniejszy, jak najbardziej ekspresyjny, skuteczny, wierny, prawdziwy wyraz dla swoich potrzeb twórczych, dla tego imperatywu, o którym mówiłem. Więc być może gdyby się losy Walka Dzedzeja potoczyły trochę inaczej, to rzeczywiście kontaktem się nigdy nie stało. Czy w ostatnim czasie coś muzycznie pana zachwyciło i wzruszyło? No, obiecałem szczerą rozmowę i wiem, że tutaj bardzo wiele osób pewnie zaskoczę. Tak jak byli zaskoczeni moi przyjaciele i moi przyjaciele z zespołu, kiedy zacząłem się z nimi dzielić moim zachwytem. A zdarzyło to się tak, że było to 3 lata temu, jeśli się nie mylę, tak. I byłem wtedy, jak mówię ładnie, zasiadałem w prezydium zarządu Stowarzyszenia Autorów ZAIKS, ale w istocie była to ciężka i żmudna, ale niezwykle pouczająca praca. I w ramach pełnionych przez siebie obowiązków też byłem w jury, w ZAIKS-owym jury, ponieważ ZAIKS co roku przyznaje w Opolu nagrodę za najlepszy tekst i najlepszą muzykę do nowej polskiej. Dostajemy te piosenki już wyselekcjonowane, na ogół jest ich około 10. I wtedy też dostałem około 10 piosenek. Ja lubię tak zwlec do ostatniej chwili, żeby mieć możliwie jak najświeższe wrażenie, kiedy idę na obrady jury. Więc wieczór w przeddzień obrad jury przesłuchałem te piosenki i jedna piosenka zwróciła moją uwagę, ale nie zwróciła moją, nie zachwyciła mnie bynajmniej. Właściwie nawet można powiedzieć, że jakoś tak, no nie wiem, zwróciła moją uwagę, ale nie był to zachwyt. Było to nawet takie, zaraz, ale co to jest? Co to jest? Do momentu, w którym ta piosenka nie przechodzi w swoją drugą część i ja nagle zrozumiałem, że to, co mi się nie podobało, jest celowe, świadome, a druga część jest zaskakująca. I tak jak mówię, zdziwię was prawdopodobnie, mówię o piosence No Sorry, Sana, której wcześniej nigdy w życiu nie słyszałem. W związku z tym zacząłem szybko szperać tego wieczora, tej nocy, żeby zobaczyć, kto to jest i w ogóle co robi. Były to początki jej kariery, wszystkie te jej pierwsze piosenki i szczerze mówiąc, autentycznie się zachwyciłem. I do dziś uważam, daliśmy jej pierwszą nagrodę wtedy w Opolu na mój wniosek, z którego się szalenie cieszę. I to, co nastąpiło w tych latach kolejnych, dowiodło, że ta nagroda była słuszna i wydaje mi się do dzisiaj, choć wiem, że Sana ma równie prawdopodobnie wiele negatywnego elektoratu, co pozytywnego, to ja uczciwie mówiąc uważam szczerze, że to jest jedna z najciekawszych polskich młodych artystek i że jest przed nią jeszcze wspanialsza przyszłość niż to, co już jej udało się dokonać dotychczas. Także nie wiem, na ile jesteście zszokowani, ale tak to właśnie wygląda. Nie wierzę politykom, 40 lat i bez zmian. O, to jest temat, który... Tak, bo on budzi, bo to jest rzeczywiście historia, która budzi bardzo wiele kontrowersji i często słyszę, no jak to, śpiewałeś Nie wierzę politykom, później brałeś udział w kampanii i tak dalej, i tak dalej. No, rzeczywiście można mi zarzucić niekonsekwencje i wiele osób to robi. Natomiast chciałbym powiedzieć, jak ja to widzę, jak to wygląda z mojego punktu widzenia. Z mojego punktu widzenia wygląda to tak. Tutaj wrócę do demokracji, do pewnego mitu demokracji. Tak? Bo, uważamy potocznie, że to jest taki ustrój przedstawicielski. To znaczy, że my jako różne opcje w społeczeństwie, różne grupy, tak, różne społeczności, wyłaniamy z siebie reprezentantów, którzy później nas reprezentują na różnych szczeblach, w organach decyzyjnych, tak, najrozmaitszych. Prawda jest, proszę Państwa, w większości inna, dlatego że tak naprawdę mamy do czynienia z czymś w rodzaju politycznego supermarketu, gdzie mamy regały. Mamy po lewej stronie regały w centrum, trochę w Polsce jest akurat podstawowo, ale dużo jest regałów bardziej po prawej stronie, nawet bardzo po prawej stronie. I na tych regalach mamy polityków, którzy stali się politykami zazwyczaj dlatego, że taką podjęli decyzję, że ich karierą życiową będzie kariera polityków. I o ile niektórzy, trzeba w to wierzyć, weszli na tę drogę po to, żeby służyć nam, o tyle nie mam wątpliwości, że bardzo wielu weszło na tę drogę po to, żeby rządzić, napawać się władzą, napawać się wszystkimi przywilejami i majątkiem, który ta władza może dać, jeżeli się w ten sposób wykorzystuje. Więc ta reprezentatywność jest do pewnego stopnia fikcją. Możemy wybierać tylko spośród tego, co leży na regałach, spośród tych polityków, którzy stoją na tych regałach. I tyle. Albo możemy wyjść z tego supermarketu i nie wybierać nikogo, ale wtedy za nas wybiorą ci, którzy wejdą i wybiorą. Więc de facto oddajemy swój głos, być może komuś, kto swój głos przeważy nie w tą stronę, w którą chcielibyśmy, żeby to wszystko poszło. Tak? Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, sami politycy. Czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba, oni są i oni będą. Jedni odejdą, przyjdą kolejni. Kolejni odejdą, przyjdą następni. Niektórzy będą krótko, niektórzy będą przez całe życie politykami, ale politycy będą. Ponieważ żyjemy w świecie, w którym są niezbędni, bo są wbudowani w ten cały system. Kiedy nie było polityków, byli arystokraci, którzy pełnili podobną rolę. Dzisiaj jest ta nowa arystokracja, arystokracja polityczna, która, jakby to powiedzieć, która chwali się tym, czy przypisuje sobie szczególną siłę z tej racji, że jest wybrana właśnie w wyborach. To znaczy, no, oni wszyscy mówią, no, myśmy zostali przecież wybrani przez lud. Ciekawe jest, że kiedyś władcy dla usankcjonowania swojej władzy powoływali się na Boga i religię, byli władcami, dlatego że zostali namaszczeni przed Boga, z woli Boga. Dzisiaj ten sam mechanizm, tylko są namaszczeni z woli ludu, ale mechanizm się nie zmienia, ponieważ my de facto nie wybieramy polityków, my wybieramy spośród polityków. I to jest bardzo poważna różnica. Ale skoro już tak jest, wybieramy spośród polityków, to mamy do czynienia z procesem, w którym możemy uznać, tak jak ja uznałem, że jedna partia jest partią totalnych szkodników, których ja identyfikuję subiektywnie jako totalnych szkodników, jako zagrożenie dla Polski. I jest, powiedzmy, druga partia, którą oceniam jako dość dużą siłę, by tych szkodników powstrzymać. Choć niekoniecznie muszę się przyjaźnić. Tak? To jest podobna sytuacja. Załóżmy, że mieszkamy w domu, w którym jeden z lokatorów, nie wiem, wybija okna, nie wiem, tam podkrada coś, wymienia zamki, nie wiem, robi różne rzeczy takie, które uprzykrzają życie pozostałym lokatorom. Wszyscy się go trochę boją. Ale jest jeden taki też silny gość, którego może nawet nie musimy specjalnie lubić, na pewno się nie musimy z nim przyjaźnić. Jest naszym też sąsiadem w tym domu, ale on jest tym jednym, który może tamtego rozrabiakę usadzić. No to jak przyjdzie co do tego, no to nie pomożemy mu, nie przytrzymamy go, nie pójdziemy razem zrobić porządku. Ja uważam, że pójdziemy, ja uważam, że powinniśmy. I to jest taktyka, to jest decyzja taktyczna moja jako obywatela. Czy była taka decyzja, że w tamtych wyborach, które uważałem za bardzo ważne i kluczowe, zdecydowałem się poprzeć Platformę Obywatelską po to, żeby zapobiec czemuś, co identyfikowałem jako grożące i nadal identyfikuję jako grożące Polsce zniszczenie. Tylko że dzisiaj widzę to tak, że to zniszczenie nam się na naszych oczach od kilku lat materializuje, bo się w pewnym momencie tej tamy położyć nie udało. I dlatego uważam, że trzeba brać udział w wyborach, dlatego uważam, że trzeba zabierać głos, dlatego uważam, że trzeba w kluczowym momencie poprzeć tego, co jest w stanie szkodnika powstrzymać i poskromić. Brzmienie Czarnej Brygady było tylko przypadkowe. Dla was to chyba pierwszy kontakt ze studiem nagraniowym, to brzmienie jest punkowe i trochę takie inne, jednocześnie nie zestarzało się. Brzmienie jest koncepcją Józefa Nowakowskiego, zwanego Kubą, producenta muzycznego, który jak usłyszał naszą muzykę, a przedtem pracował na przykład z Budką Suflera, pracował też trochę za granicą, miał trochę szerszy horyzont brzmieniowy poprzez swoje doświadczenia zagraniczne niż wielu bardzo dobrych skądinąd realizatorów w Polsce. I Kuba zaproponował, albo inaczej, właściwie narzucił nam bardzo szczególne podejście, które było rzadkością i być może do dziś jest rzadkością. W takim, no, bądź co bądź jednak nieco prowincjonalnym kraju, jakim jest Polska. Otóż Kuba powiedział, słuchajcie, nagrywamy taką płytę, jakiej jeszcze nikt nigdy nie nagrał. I na tej płycie wszystko będzie takie, jakie nie było jeszcze nigdy i nigdzie, bo inaczej nie ma sensu tego robić. I to było wspaniałe, dlatego że to nam otworzyło głowy i serca i właściwie otworzyło nam wszystko, co nam mogło otworzyć, podejrzewam, w zdrowy sposób, bo on nie tylko pozwolił nam na posuwanie się w eksperymentach dalej niż sami byśmy się odważali jako młodzi, no jednak tak jak piszesz, pierwsza praca w studiu tak naprawdę nagraniowym, profesjonalnym zawsze trochę onieśmiela, bo po prostu trochę nie wiadomo jak to wszystko robić, przecież nikt nam tego nigdy nie powiedział, nikt nas nigdy nie uczył, nie było warsztatów, nie było seminariów, nie było tego wszystkiego, co jest dzisiaj dla młodych artystów, którzy mogą zdobywać całą wiedzę dotyczącą tych wszystkich spraw, które są wokół samej twórczości, tak? Między innymi technicznych spraw, jak na przykład nagrywanie studiów. Nie mieliśmy pojęcia. Rzeczywiście byliśmy onieśmieleni, natomiast Kuba zmuszał nas do pójścia jeszcze dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej. Ja pamiętam, na przykład, jak nagrywaliśmy solówki Tomka Świtalskiego saksofonowe. To było tak, że była zapętlona taśma w tym miejscu, gdzie była solówka i Kuba nagrywał, nie wiem, 20 wersji tych solówek. I jeszcze jedną, i jeszcze jedną, i jeszcze jedną, i jeszcze jedną, i jeszcze jedną. I w pewnym momencie Tomek, po prostu następowało coś takiego, że przebicie totalne i nagle Tomek grał rzeczy takie, że później wchodził do reżyserki i słuchał tego, co zagrał i pytał, to naprawdę ja zagrałem, bo to się wydarzyło w tak magiczny i niezwykły sposób. To samo dotyczyło solówek Roberta, gdzie naprawdę... A z Robertem w ogóle była ciekawa rzecz w przypadku tej płyty, bo zresztą z całą Brygadą. Myśmy przed nagraniem tej płyty byli innym zespołem. Myśmy inaczej brzmieli, Robert grał inaczej. Praca w studio i to, do czego Robert doszedł podczas pracy nad tą płytą, właściwie uformowało go jako gitarzystę solowego. Dlatego to wszystko, co już oczywiście można było wysłyszeć wcześniej, ale co w pełni zakwitło, że tak powiem, na czarnej płycie, właśnie dzięki tej wolności, którą tam mieliśmy i dzięki czasowi, który mieliśmy też, to było też niebywałym darem, mieliśmy siedzieć tak długo, jak chcieliśmy w studio, to co Robert wtedy tam stworzył, właściwie później przez całe życie rozwijał w kolejnych projektach, przede wszystkim w Armii, gdzie doprowadził do jakiegoś, moim zdaniem, do jakiejś takiej naprawdę doskonałej formy swój styl grania na gitarze. Tak? Potem oczywiście na Kosmopolis, tak samo Brygady Kryzys, no i w rozlicznych innych projektach, ale to była na pewno, jak to się dzisiaj mówi, formatywne doświadczenie. Zostało nam 5 minut do końca. Rozumiem, że was zamęczyłem. Wyczerpującymi odpowiedziami wyczerpałem przede wszystkim was. Więc nie wiem, jakiś rzutem na taśmę jeszcze ktoś chciałby zapytać o coś. Jeśli nie, to ja coś powiem. Opowiem jeszcze parę rzeczy o tym kanale w takim razie, ponieważ co tydzień będziemy mieli live'a z gościem. I nie zapowiem dzisiaj następnego gościa, to będzie niespodzianka, ale zapraszam równo za tydzień, we wtorek o godzinie 20 w to samo miejsce. Natomiast pomiędzy wtorkami, tak jak już to tam w zajawkach komunikowałem, będę się starał od czasu do czasu wrzucać jakieś swoje krótkie relacje. Na przykład będziemy w Jarocinie, za 10 dni może uda się tam nagrać coś ciekawego, albo poruszam się sporo po mieście, czasami trafiam na różne ciekawe rzeczy, albo ciekawych ludzi, może uda się porozmawiać z kimś na mieście w nieoczekiwany sposób, albo przyjdzie mi coś do głowy, czym będę się chciał z wami podzielić, to będę to nieregularnie i dość dowolnie tutaj na ten kanał wrzucał. Natomiast regularnie i obowiązkowo spotykamy się tutaj co wtorek o godzinie 20. Oczywiście później można sobie to obejrzeć. Gawia Imer, ja również bardzo dziękuję. Oczywiście później będziemy to wieszać, będzie można sobie później wszystkie te nasze rozmowy obejrzeć już w późniejszym czasie, że tak powiem. Tak się zawiesiłem trochę, bo czytam tutaj pozdrowienia od was. Bardzo wam dziękuję. Cieszę się, że nam się udało odpalić ten kanał bez większych problemów i myślę, że może się tutaj zdarzyć wiele ciekawych spotkań i wiele ciekawych rozmów. W każdym razie mam ogromną nadzieję, że tak będzie. Bardzo dziękuję Pawłowi Kwaśnickiemu, który czuwał tutaj nad techniczną stroną naszej transmisji, czyli zespołowi Fat Frogs. Ale to nie są żaby, czy tam, nie, to jest chyba jakaś kukułka albo coś takiego, która tam kuka. Bardzo wam dziękuję. Możemy, Paweł, skończyć przed czasem, jeżeli już wszyscy są nasyceni. No tak, no, okej. Bardzo wam dziękuję, że daliście się nasycić i spędziliście ze mną tę godzinę. A ja biegnę na próbę, gdzie przygotowujemy się intensywnie do koncertu jarocińskiego. Koncert w Jarocinie 14 lipca i bardzo wspaniali goście, Wienio i Pelson, Czesław Mozli i Moniek Staszczyk, który zresztą wystąpi też tego samego dnia w Jarocinie po nas z całym zespołem Tilta. No i tam będzie jeszcze parę niespodzianek, ale niespodzianki mają to do siebie, że najlepiej jest, jak pozostają niespodziankami do samego końca. Więc na tym kończę. Dziękuję wam bardzo. Biegnę na próbę i do zobaczenia nie później niż za tydzień, tutaj we wtorek o tej samej porze.